Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Chess Norway 2020, Alti-Box, turniej kołowy z udziałem naszego super arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. Tym razem Janek grał partię rewanżową z Magnusem Karsenem. Kolor czarny, przypadł Jankowi, białymi gra Magnus Karsen. No, i przejdźmy od razu do tej analizy. Moi drodzy, Carsen rozpoczął posunięciem d4. Janek odpowiedział d5, posunięcie c4, które prowadzi do gambitu hetmańskiego, przyjętego o ile pionek wybije, nieprzyjętego, jeżeli pionek nie wybije. Tutaj posunięcie c6. Powoduje, że będzie nam się klarowała obrona słowiańska ze strony czarnych i posunięcie E3. Powiem Wam tak e, z ciekawości, chociaż dla mnie to jest bardziej ciekawostka, dla Was może również. Ja ze swoim trenerem też ten ruch rozpatrywaliśmy, jak uczyliśmy się D4. No cóż, zdradzę swoje plany debiutowe. Niech tam stracę. Teorii jest tak dużo, że gdzieś tam może się jeszcze to rozbuduje w moim repertuarze. Moi drodzy, po, po ruchu E3, Skoczek zagrał na F6 i Skoczek zagrał na C3. Sprawa naturalna. Aha, jeśli chodzi o ten ruch E3, oczywiście zapomniałem. Goniec po prostu broni pionka. Sprawa oczywista. E6 ze strony Janka. Tutaj oczywiście można było próbować grać goniec F5 No ale Janek miał swoje analizy domowe Na pewno mocno przygotowane Więc E6 było yy, na pewno wyborem naturalnym z jego strony Posunięcie B3 Posunięcie B3, które chce tutaj wyprowadzić gońca No Karsen stara się grać Zupełnie jakoś tak może mniej standardowo, bo można tu oczywiście ruszyć skoczkiem na f3, goniec d3, zrobić ruszadę i tak dalej i tak dalej, no ale od razu b3 poszło, b6 ze strony tutaj naszego arcymistrza, goniec b2, widzimy też te pionki, tutaj się ładnie bronią, więc po jakimkolwiek zabiciu i wyprowadzeniu gońca goniec nie traci tempa, bo pionek zawsze pilnuje pola 4 Goniec B7 ze strony Janka Goniec D3, o tym właśnie wspominałem Bo jak będzie bicie na C4 To pionki możemy spokojnie odbić Skoczek z B na D7 Wyprowadzanie figur w sposób naturalny Obrona słowiańska generalnie jest bardzo solidnym debiutem Jak ktoś lubi e, grać solidne debiuty To oczywiście polecam Skoczek z G na E2 No i właśnie tu się pojawia pierwsza, pierwsza taka, Pierwsze takie zagranie Magnusa Karsena Skoczek z G na E2 Bo z reguły, moi drodzy, wyprowadzamy skoczka na F3 Ja się nie dziwię Mistrzowi świata, że gra w ten sposób. Znaczy, nie dziwię się. No, on jest, słuchajcie, yy, niesamowitym wirtuozem szachowym. Odrobinkę stara się prawdopodobnie zmienić y, teorię. Ciekawy jestem, czy Janek na taki ruch był przygotowany. No, wiecie, na poziomie 2800, 2750 powiedzmy. Jeden ruch w debiucie, niuansik decyduje już o całym jakimś tam planie innym. No i trzeba być mega przygotowanym. Dla nas, amatorów, powiedzmy, tutaj, no to taki ruch, ruch jak ruch normalny, tak jak na F3, prawda? Byśmy wyprowadzali normalnie figury. No i koniec. Przepraszam, najmocniej goniec D6 ze strony yy, Janka no i kulturalna roszada i kulturalna roszada. Jeszcze na chwilę zamiast, ro, zamiast roszady czarnych, skupmy się nad takim yy, taktycznym uderzeniem. Czy tutaj przechodzi taktyczne uderzenie, Goniec na H2. O co w ogóle w tym chodzi? No jak król nie zbije, to goniec wraca pion więcej. No jeżeli król zbije, to skoczek wskakuje na G5. Jeżeli król wróci na G1, to mamy Hetman yy, H4 i tu już jest totalnie wygrana partia czarnych, moi drodzy. To jest typowa pułapka. Ale jest król G3, oczywiście można tu się bawić jakieś ruchy pion H5 lub na przykład Hetman G4. No, ale tutaj Magnus Carson odpowiedziałby F4. Goniec ładnie pilnuje te pola. Pionek atakuje. Hetman na przykład H5, żeby tu prowadzić mata, ale powie, że H1 jest po zawodach. Tak naprawdę czarne powinny się poddać już od razu. Moi drodzy, także z mistrzem świata takie łapki nie przechodzą. Na pewno on to miał przygotowane. 100%, dlatego też Roszadę zrobił Janek, no i tutaj Magnus Carlsen zagrywa skoczek G3, no zwykle skoczek stoi na F3, to już mówiłem, na G3 stoi troszeczkę inaczej, ale to też ma swoje plusy, bo w przyszłości może by się udało wejść na pole F5 i byłoby naprawdę groźnie. Czasem nawet H5 wchodzi po wybiciach, tam Hetman wjeżdża z gońcem, mogą fajnie sobie tutaj podziałać. Posunięcie C5 ze strony naszego Rodaka, C5 i teraz trzeba podjąć jakąś poważną decyzję w centrum, bo widzimy Pionki tu się mocno masakrują, i jakoś trzeba zagrać. Z reguły bije się pionkiem z C do D, czyli tym bocznym, y, głównie do, do centrum. No i tutaj. Y, Janek wybił C na D. Bardzo się sytuacja komplikuje. Oczywiście nie mogę zbić dalej, bo tracę figurę, bo jak bije tutaj, to bije mnie kolejną, więc trzeba jakoś zagrać inaczej. Ale ja chciałbym jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że po tym biciu Janek mógłby na przykład spróbować zbić skoczkiem skoczek na przykład mógłby odbić, no jeżeli zbija pionek to tutaj goniec, skoczek przepraszam, na F5 wchodzi, wspomniany wcześniej i myślę, że pozycja bardzo przyjemna dla białych, dlatego goniec prawdopodobnie musiałby odbić, E4 goniec by wrócił, posunięcie E5 łapiemy dużo przestrzeni w centrum goniec E7 i na przykład goniec E4 z wymianą tego niebezpiecznego gońca, skoczek w centrum by się fajnie ustawił i mogłoby być naprawdę ciasno czarnym, aczkolwiek pozycja jest około równości, więc tam delikatna przewaga według programu komputerowego dla, po stronie białych, ale myślę, że no Janek nie chciał w ten sposób grać, no wiecie, to grają ludzie, nie, nie komputery, ale no tak mogłoby pójść, nie poszło, poszło bardziej skomplikowanie, już mówię jak to wyglądało e, tu po biciu poszło bicie D4, no i e, skoczek z C zagrał na E4 bardzo fajna decyzja, e, no tak jak się zagłębimy w tę pozycję, dlatego, że Skoczek od razu atakuje gońca, no i tutaj ym, białe są zmuszone albo wybić, albo na przykład y, wybić tutaj goń, y, skoczka na G3. Moi drodzy, no. Ym, Oczywiście można by było tutaj grać coś w tym stylu jak skoczek na przykład na C5, no ale byśmy tu prawdopodobnie wybili gońca, Hetman by wybił, moglibyśmy odbić na E6, tutaj mogłoby być wybicie, pionek by leciał. No straszne komplikacje powstają w centrum. Ja się w nie nie zagłębiałem, tylko tutaj analizuję dal dalsze ruchy. Jak ktoś jest ciekawy, bardzo proszę. Na pewno tutaj mistrz świata był przygotowany na tego komplikacje grając skoczek E e4, dlatego no tutaj Janek zagrał skoczek na g3, skoczek wybił na g3, no i posunięcie de, no właśnie tutaj powstaje taka fajna, fajna składanka, wybijanka wybijanka pionków powiedzmy, tutaj poszło wybicie, z szachem wieża wybiła i Janek wybił, no i tak, Białe dostały to co chciały i czarne dostały to co chciały. Janek chciał mieć pionkę więcej, i to jest pionek więcej, słuchajcie, u czarnych, ale za pewną cenę. Za cenę pary gońców, i to jest myślę, że spora rekompensata dla białych. Karsen tutaj w tej partii, w tym momencie, akurat czuł się dosyć pewnie. Widać to było na live'ie, jak grali tutaj panowie. No i Karsen zagrywa standardowe posunięcie Hetman E2, ale też dobre. No widzimy prosto, po ludzku atakujemy piona E6. Skoczek C5. Skoczek C5 jest też dobrym. Ruchem, no bo bronimy pionka na E6 i jednocześnie atakujemy gońca. E, bardzo fajnie to u czarnych wygląda, no bo, po, no bo ponieważ, no bo ponieważ, źle się oczywiście wyrażam, goniec C2 idzie sobie goniec na C2 i. Bardzo fajnie wchodzi goniec na a Zobaczcie, on świetnie współpracuje ze skoczkiem. Tylko, że Magnus zagrywa Hetman 1 i zagrał to dosyć pewnie. Ja tu się obawiałem y, dla białych, że, białe, że czarne zagrają na D3 skoczkiem, będzie super fajnie ekstra czat tak? Ale y, zobaczcie, że po wymianie, i nawet jakby Hetman wybił, czy goniec, nieistotne. Myślę, że Hetman, bo goniec, to zawsze wieża y, D1 z, tutaj y, wiąże. Te figurki, tak? Czyli skoczek D3, goniec D3, goniec D3, i wieża D1 byłoby niebezpiecznie, ale jakby zbił Hetman, no to tam mamy bicie z szachem, i pionka odzyskujemy. Napieramy bardzo mocno na króla, i jakieś poświęcenia to myślę, że by poszły. Nawet nie poświęcenia, goniec bije na, na F6, lub wieża nawet mogłaby zbić na F6, więc skoczek D3 kompletnie nie przechodzi. No i Janek zagrywa Hetman E8, broniąc pionka na E6. Karsen praktycznie, praktycznie od ręki zagrał tutaj wieża d1. No teraz taki ruch trzeba zagrać, bo groziło zagranie na przykład skoczkiem. Tutaj wieża zagrała. Mm, na C8. No, jeżeli poszłoby zagranie na D8, no to Karsen miał przygotowane na pewno bicie. Hetman bije B4 i odzyskujemy pionka z szachem. A gońce przecinają tutaj Diagonale niesamowicie. Patrzą na króla. Jeszcze skoczek w gotowości. Wieża gra. Król bezpieczny. Żadnych szachów nie ma po tej diagonali. Moi drodzy, generalnie pozycja byłaby już totalnie wygrana ze strony białych. Wiem, że nam, amatorom, ciężko może to od razu uwierzyć i dostrzec, że tak powiem, ale tutaj nasi bohaterzy no, wszystko widzieli. Wieża C8 ze strony Janka i posunięcie właśnie B4. Moi drodzy, skoczek ruszył no na fatalne miejsce na B7. To stoi niezbyt dobrze. Koordynacja figur jest fatalna. No ale sprawdźmy, co by na przykład poszło po skoczek D7. Generalnie po skoczek D7 wydaje się naturalną sprawą. Goniec A4 byłby bardzo nieprzyjemny i straszny nacisk na skoczka. Widzimy, że tu nie ma konkretów. Taki ruch B5 by zasłonił tego gońca. Goniec zagrałby aktywnie na na B3 skoczek C5 już by nie przeszkadzał i byśmy dalej atakowali pionka na E6 z fajnym tutaj naciskiem, nieprzyjemnościami nieprzyjemnościami na pewno ze stron, strony czarnych bardzo dużymi. No a na przykład. Zamiast właśnie skoczek B7, jeszcze jak skoczek stoi na C5, no to powiedzmy skoczek zagrałby na A4. No ale tutaj mamy bardzo fajne zagranie. Goniec bije. Jeżeli bije wieża, nieważne, to to samo gramy w partii, wybijamy. A jeżeli bije pionek na F6, to skoczek po prostu na E4 z atakiem tutaj, z szachem, z widełkami lub z widełkami tutaj na D6. Poza tym jeszcze widzimy, że w pewnym momencie możemy zbić tutaj skoczka, e, odciągnąć Hetmana od obrony króla. Mogło być, no na pewno bardzo niebezpiecznie. no co zrobić? Co zrobić? Skoczek ruszył na B7, niestety nie wygląda to zbyt przyjemnie. I teraz Magnus Carsen zagrywa posunięcie, skoczek na E4. Widzimy, że stara się wymienić ostatnie, ostatniego obrońcę, takiego dosyć aktywnego, czyli skoczka Z6, żeby dobrać się do króla. No, jeżeli tutaj skoczek by wybił, to Hetman myślę, że wybija i tam się robi naprawdę niebezpiecznie, praktycznie mat. E, moi drodzy, skoczek D5 e, zagrały tutaj czarne, wieża F8, Hetman F8 nie ma innego wyjścia i teraz posunięcie tak ja zawsze to nazywam posunięcie arcymistrzowskie no ale takie spokojne wyczekujące jest to goniec B1 widzimy że goniec był atakowany goniec B1 i tak naprawdę nie wiadomo co tutaj zagrać eee, czarnym kolorem moi drodzy no jest pozycja bardzo trudna mimo pionka więcej co podkreślamy mimo pionka więcej koordynacja białych figur jest bardzo ładna tak, tak, tu się utożsamiam z Mistrzem Świata. E, oczywiście. E, no, nieistotne, moi drodzy. E, dobra. E, pozycja jest bardzo dobra. No i Janek tu się oczywiście. No, gubi się generalnie. Bardzo się gubi. Zbija tutaj pionka na, na B4. Nie wiem, czy teraz widział, czy nie widział. Ale, moi drodzy, możemy sobie zatrzymać na chwilę film i znaleźć e, bardzo e, taką na pozór trudną taktykę. E, białe zaczynają i tutaj. E, praktycznie wygrywają, no powiedzmy. Carson zagrał to bardzo szybko. Skoczek f6, moi drodzy. Skoczek f6, bardzo fajne posunięcie, ale wchodzi pod pionka i pod skoczka. Dziwnie to wygląda. No ale w tym momencie, jeżeli król na przykład by, znaczy jeżeli tutaj by nie było bicia, król by zagrał na f7, no to bijemy tutaj hetmana, skoczek wybija. Wjeżdżamy, wieżą na D7, nie ma lepszych ruchówek, król F8. Bijemy tutaj sobie na H7 z szachem, król E8 musi, na G8 nie może, bo i tak bijemy tutaj. No i moi drodzy, spójrzcie na pozycję w figurach równo, w pionach równo, te pionki po prostu idą, szczególnie H. E, jakieś szachy grożą z uproszczeniem, a gońce świetnie przecinają diagonale, nie wpuszczają, nie wpuszczają te tej gońce w ogóle wieży na C1. Totalnie wygrana pozycja. Magnus Carlsen by wygrał na pewno w tą pozycję. Cofnijmy sobie do tego momentu. Jeżeli na przykład poszłoby wybicie na F6, no to Hetman mógłby dać szacha. Jeżeli na przykład król g7, to wieża d5 i z następnym wieża d7 masakra, albo wieża g5, koniec partii w tym momencie. No a jeżeli tutaj król zagrałby na f8, no to wtedy by trzeba było zbić na c8 z szachem. Powiedzmy król e7, i myślę, że. Moi drodzy, każdy inny ruch wykonany teraz, no oczywiście nie wieża d5, bo tutaj dostajemy mata. Każdy inny ruch wykonany przez białe, powiedzmy, koniec d4, może by wystarczył. Jest jakoś więcej, a tak król jest odkryty, koniec partii. No ale jeszcze um, przejdźmy do, do tej sytuacji. Jeżeli by na przykład skoczek wybił na f6, no to tutaj oczywiście, widzimy Hetmana, sprawa prosta. Moi drodzy, w tym momencie um, Janek zagrał królem na h8, no i nie pozostaje nic innego, jak wybić tutaj. Tutaj Pionka na E6 z atakiem na skoczka i wieże. No Janek zagrał już ruch chyba rozpaczliwy, tak naprawdę. E, mianowicie wieża na A8 i Hetman zbił na D5. E, tutaj się e, moi drodzy, czarne poddały. Magnus Carsen zrewanżował się w 26 ruchach. No, cóż, można powiedzieć, partia pod dyktando jednego zawodnika. No, Janek miał, zwyciężył dzień wcześniej z Magnusem Karsenem, grając po kolorem białym. Polska huczała tutaj, no troszeczkę smutniejsza wiadomość. No, ale moi drodzy, zagrać z Mistrzem Świata dwa razy w kołówce to też jest wyczyn, i pokonać go przede wszystkim. Gratulujemy Jankowi, trzymamy za niego kciuki, aby poszło mu dobrze w tym turnieju, w drugim kole. No i dziękuję wam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się hej!